Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowi, co to jest kolejny, że tak powiem, odcinek symulatora SimRail. I dzisiaj zajmujemy Co się, to taki korek w Grodzisku? drodzy Państwo, rozkorkowaniem Grodziska Mazowieckiego. A że nam się to uda osiągnąć. Sześćdziesiąt jeden dwadzieścia dwa, na Grodzisku jest korek, także musisz tam, myślę, będziesz musiał chwilę zaczekać. Ja stoję na czołowie. I staramy się, drodzy Państwo, rozkorkować sytuację. Z pociągu stoi w korku od strony korytarza. Ten 122, nie słychać pana. Od strony korytarza dokładnie stoi 6 pociągów, czy 7, jakoś tak. Ja chyba 6 widzę na mapach. Dzięki za informację, że mnie słuchacie, już jestem. Dobra, zaraz jest ok. Zostaje pierwsze 3-1-1-2-4. Ze strony korytowej. Nie ze strony korytowej, ja do strony była. Widzę, że koreczek się zrobił. Ale nie mam takiego pociągu w rozkładzie. 3-1-1-2-4 jedzie do Pruszkowa. Super. No, tutaj się ludzie starają wszystko ogarnąć, nie? 16:29 stop. Ktoś tu ze mną dragonem stoi. No jeszcze troszeczkę sobie postoi z tego, co mi jest wiadomo. No wiem, bo się widzę na mapce. 91360. Bo wszedli, weszli poprzedni dyżurni, powyłączali. Stoję na... Poblokowali wszystko, ja stoję na czołówce z Pendolino. Także no. Ty jesteś tym tego koje mazowieckie? 41. Dziewiętnaście 359, a gdzie to jedzie? 14-129 wszedłem teraz. To jest tutaj zakorkowane. 14-129. Tak się do resetu nie pojedziemy, mi się wydaje. No ja stoję na czołówce. A coś tu dostaję, że mogę ruszyć. No zobaczymy. Reset. 16, niby 16, 16:05 w tych okolicach.
14, 129. Czyli nie ma być reset, więc już... Właśnie, 359 do Gerardowa. Nawet nie wpisuję tych czasów. I po prostu to jakoś w miarę szybko wysyłać. Dobra, pan. Czternaście trzydzieści jeden do Korytowa i 14:31 też do Korytowa. Już jestem spóźniony godzinę prawie. Ja dokładnie 48 minut. No może nie godzinę, ale pół co najmniej. Bo przejeżdżać przez Grodzisk 15:08, a jest już 15:43. Oj. O, jest! Zielone światło. Odhamowuję. Po prostu te opóźnienia już nawet się nie odzywam, nie? Tak chcę, żeby Państwo tylko zobaczyli, jak wygląda odkorkowywanie. Ja nawet mogę wyłączyć ten rozkład, bo jest on aktualnie zbędny. Więc 1362 sobie jedzie do Pruszkowa. Mówię, ale w rozkładzie jazdy to tutaj nic nie jeździ, więc... No właśnie. Czegoś takiego to w Grodzisku Mazowieckim dawno nie widziałem. No. To, co się tu dzieje, to jest normalnie parodia.
6-1-22 jedzie do Pruszkowa. Za nim jest dopiero 3-1-124, który też jedzie do Pruszkowa. Nieźle. Dziewiętnaście, dziewięć, sześć, jeden, dokąd to jedzie? A Żyrardowa. Nieźle. Czterdzieści jeden, 120 na Pruszkowa. Okej. Szesnaście, 29. Gdzie on to w ogóle jest? Jest, niby odjechał. Kiedy, jak dopiero teraz. Szesnaście, 29, wyjazd świeci, czemu stoimy? Nie z Polski chyba. Dobrze, poszedł sobie, to chociaż bot wyjedzie. Tego to jeszcze w Grodzisku nie grali. Dobrze, tu jest towarek 146, dobra. Towarka to my na boczek puszczamy.
Okej. Co my tutaj mamy dalej? 3-1-124. Leż do Pruszkowa, tylko ten ma pecha. Po prostu... Pruszkowa do Korytowa. No nieźle. I 19:31 do Żerardowa. Urat. Mamy tutaj dziś 4:1-120? Nie mamy. Dobrze. Stwierdzamy mu. Okej. I 9-1-3-6-2. Odjeżdża. Trzynaście, 129 odjeżdża. Gdzie jest ten pociąg? W ogóle gdzieś jest? Gdzieś powinien być. Jest 14:129. 13:129 gdzieś w ciało. 6:1-122 jedzie do Pruszkowa. Nie wiem, czy to w ogóle tu jest w kolejności.
No jedzie pan. Roli Smoleckiej do 14, 131 zgłosie. Roli Mazowiecki zgłasza się. Coś się dzieje przede mną z twoją stronę, z stosunek pruszkową, bo coś mam ograniczenia. Czternaście, 131, przed panem jedzie 142, 019. A. Jak rozumiem, to jest towar. Jak tam towarowy. Ach, te boty zawsze coś rozwalą. No, dyżurni też. Właśnie tutaj czwareczek na Grodzisku Mazowieckim zrobili taki, że teraz chyba 20 minut go odkorkowywuje i wszystko ciągle jedzie jeden za drugim, nie? A wczoraj też tak miałem, że nagle mi 5 pociągów jeden za drugim przyjechały. Teraz było trzeba to ogarnąć. A to ode mnie to w kierunku poszczególnej stacji to chyba z 10 pod rząd wyjeżdża teraz, nie? O, to się porządnie jest. Noście 961, on jeździ sobie do Żyrardowa. Ma go wpuścić. 41122. On jedzie do Pruszkowa i on ma tylko PT. Super, jedziemy tu. Okej. Piętnaście trzydzieści jeden. Pani odjechała, a nieco odjechała. Ślepy, żeś pan jest, nie widzisz? No chyba nie. A to by było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.